witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj przychodzę do Was z, tak jak widzicie, vlogiem z czytania Dune, czyli tego porządnego kawałku literatury. Jak wiadomo, to jest książka sci-fi, to jest bardzo agresywny i obciążający świat, że tak powiem, dzieje się dużo i w ogóle ja przez to, że obejrzałam filmy, postawię, bo jest ciężkie. Ja przez to, że obejrzałam filmy, oczywiście Dune part 1 oglądałam wtedy, kiedy to wyszło i wtedy też kupiłam Dune na Perkonie jakoś chyba, jakiś czas temu. Czy to na targach książki w Poznaniu 2 lata temu. Nie jestem pewna, ale w każdym razie kupiłam x czasu temu Dune. I tak stała, bo oczywiście po filmie ja tak myślałam, czy przeczytać i w ogóle, czego nie zrobiłam. I wiecie, tak jakoś to minęło, że wyszedł part 2 Dune. Ja w ogóle byłam przekonana, że ta pierwsza Dune to jest pierwsza książka, a ta druga Dune, co wyszła, to jest druga książka. Okazało się, że te oba filmy są na podstawie tej jednej książki, więc no, dzieje się na pewno dużo. I po obejrzeniu filmu ja już po prostu byłam tak agresywnie nastawiona, już po prostu ta końcówka mną tak wstrząsnęła, że stwierdziłam, że muszę przeczytać, nie mogę przestać myśleć o tej Dune. Próbowałam czytać inne książki, ale niestety Dune to jest to, co przejęło cały mój mózg, więc zaczęłam czytać. I będziemy czytać sobie Dune. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taki vlog. Co prawda tutaj będziemy mieć tylko jedną książkę, ale you know, it's okay. I o czym jest w ogóle Dune, jeżeli nie wiecie, bo podejrzewam, że już bardzo dużo osób obejrzało. Więc no, wiecie, o co chodzi. Ale jeżeli ktoś nie wie, to myślę, że najlepiej jest przeczytać opis, bo ja chyba nie będę umiała tak opowiedzieć, o czym jest Duna, bo you know. Arrakis, planeta zwana Duną, to jedyne we wszechświecie źródło melanżu, substancji przedłużającej życie, umożliwiającej odbywanie podróży kosmicznych i przewidywanie przyszłości. Przyszłości. Nie wiem czytać. Z rozkazu Imperatora, rządzący Duną Harkonnenowi, opuszczając swe największe źródło dochodów, planetę otrzymują w lednie Atrydzi i ich zaciekli wrogowie. Zwycięstwo księcia Leto Atrydy jest jednak pozorne. Przejęcie Arrakis ukartowano. W odpowiedzi na atak połączonych sił Imperium i Harkonnenów, dziedzic stronu Atrydów, Pol, końcowe niemal ogniwo planu eugenicznego Bene Gesserit. Cały czas się zastanawiam, czy ja dobrze to czytam. Staje na czele rdzennych mieszkańców Duny i wyciąga rękę po imperialny tron. Więc tak jak tutaj jest powiedziane, no głównym bohaterem, który tutaj będzie brał udział, to właśnie będzie Paul, grany przez Timothée'ego Chalamet oczywiście. I też dużo z tej historii na pewno przejmuje Jessica, czyli jego matka, czyli konkubina ojca Paula. Więc no, będzie się na pewno działo dużo, w ogóle to skrzypi okrutnie do końca. To wydanie jest absolutnie przepiękne, jestem zakochana w tym Ekan Ivan. Więc no, tak jak mówię, mam nadzieję, że spodoba Wam się taki vlog i zobaczycie dalej. Na parkingu galerii. Ja tu już nie wiem, kiedy ostatnio kupowałam książkę w sklepie. Nie wiem, kiedy to się działo, ale dzisiaj zaczęłam patrzeć na kolejne tomy Dune. Jakby jestem, przeczytałam 60 stron. Don't mind that w ogóle, ale zaczęłam patrzeć na kolejne tomy Dune, czy są dostępne i w ogóle ile kosztują, wiecie, orientacyjnie. Patrzę, a drugi tom, aka Messiasz Dune, jest niedostępny online. Wszędzie. Ja takie watch me by that. Ale jest stacjonarnie i jakaś tam, nie wiem, ostatnie czy coś, jest w Szczecinie, więc na drugim końcu miasta. W sensie jakby w innych miastach są, ale w Szczecinie jest tutaj. I no i stwierdziłam, że kupię. W ogóle kosztuje 55 zł, więc nie jest tragicznie. Bo następne tomy są droższe. Więc jakby nie wiem, czy to są jakieś ostatki, czy co, czy oni to przywrócą, ale zarezerwowałam i idziemy odebrać.
Chciałam zrobić update, bo jestem na stronie 240. Nie zwracajcie uwagi na moje włosy, ale robię Hitless Curls. Ale jestem na stronie 240, czyli minęłam już 1/3 książki, bo mamy jakieś 670 coś takiego stron. I póki co jest bardzo spokojnie, jakby ogarniam, co się dzieje, bo moim zdaniem film jest bardzo dobrze, w sensie do tego momentu, w którym jestem, film bardzo dobrze oddaje. Mam wrażenie, że w filmie jest o wiele więcej pola i mamy o wiele więcej jakichś tam jego momentów, jakichś jego przemyśleń, a tutaj jednak mamy więcej, mam wrażenie, Jessica, a jakby Jessica nie jest jakąś moją najulubieńszą postacią póki co, więc nie wiem, ale okej. Ale tak czy tak mi się podoba i bardzo dobrze się w ogóle czyta. Myślałam, że będzie ciężko i myślałam, że będzie, wiecie, tak szło dość, bo to jest no klasyka, bardzo mocne sci-fi. Może być ciężko, ale mam wrażenie, że przez to właśnie, że oglądałam już oba filmy, no to jakby jestem, powiedzmy, na takim poziomie, że ogarniam, co się dzieje w tym świecie, ogarniam, o co tam chodzi, więc jakby nie ma tutaj takiego problemu. Nie wiem, jakie odczucia miałabym, gdybym nie oglądała filmów. W ogóle jakby nie mam, w sensie ja ogólnie nie jestem taką osobą, która absolutnie nie przeczytam książki bez obejrzenia filmu, no jakby ja nie, obojętnie. Czasem tak robię, whatever, no tutaj jakby kiedyś nawet nie myślałam o tym, żeby czytać Dune tak naprawdę, ale no już teraz jak, w sensie jak był pierwszy film, no to dopiero wtedy tak pomyślałam, że może przeczytam, ale nigdy jakoś się nie zdecydowałam w końcu na przeczytanie, no i teraz dopiero tak poczułam, że no, że fajnie jednak. Miałam po prostu, po tym filmie miałam takie poczucie, że muszę przeczytać. No i naprawdę czyta mi się bardzo dobrze, no bo mówię, wiem, o co chodzi. Też język nie jest jakiś mega zły. Więc no naprawdę fajnie, też są audiobooki na Legimi. Widziałam, że ostatnio zostały wrzucone, więc jakby jak ktoś nie ma chęci czytać tej grubej książki, to myślę, że warto przesłuchać i no naprawdę dobrze się to czyta. Mówię, film jest dobrze odwzorowany póki co. Się film dobrze odwzorowuje to, co jest w książce, więc myślę, że to jest bardzo fajne. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zaraz, z tego co widziałam, zaraz będę jakby przechodzić w part 2, czyli już wydaje mi się, że na ten moment, kiedy no jakby, wiecie, oni są... Wolę ten part 2, to be honest. W sensie, jeśli chodzi o film, to wolę część drugą, więc myślę, że tutaj też bardziej mi się będzie podobała. Wiadomo, ten początek to jest takie typowe wprowadzenie, więc nie ma jakiejś ogromnej akcji, ale i tak moim zdaniem w Dune się dzieje dość dużo. I tak na przestrzeni jednej książki wiem, że się stanie bardzo dużo, więc jestem ciekawa, co jeszcze w kolejnych 5 częściach będzie, no bo dzieje się dużo. Ale no, w każdym razie podoba mi się, bawię się dobrze, więc jak dojdę do połowy, to wydaje mi się, że zrobię, albo minę kolejną 1/3 książki, to zrobię kolejny update i tak. Ale czyta się bardzo dobrze. Fajnie, że mam już drugi tom, bo chciałabym jednak, tak się wiecie, wciągać w to, żeby czytać, ale poza tym mam wrażenie, że ta Duna sprawia, że mam ochotę czytać, bo już cały czas myślę o tym, o co następne sobie poczytam, na to mam ochotę, więc naprawdę już zaczynam znowu mieć to takie poczucie, że o, fajnie jest czytać. To bardzo się ceni i też bardzo się doceni, jak się okaże, że Duna wyciągnęłam jest z zestoju czytelniczego, to by było w ogóle bardzo, bardzo mocny statement, ale no zobaczymy. Witam Was serdecznie z samochodu. Klaudia poszła załatwiać jakieś rzeczy, a ja towarzyszę w samochodzie. Łasiuniu ma nerwa, bo Klaudia sobie poszła, a my nie wychodzimy. I stwierdziłam, że wezmę sobie Duna. Więc siedzę z Duną w samochodzie i będę sobie czytać. Zobaczymy, jak mi pójdzie i ile uda mi się przeczytać, bo... No bo dzisiaj chciałabym jednak troszeczkę, już jakby zbliżam się do połowy i jednak chciałabym do tej połowy dojść koniecznie dzisiaj. Więc jakby no mam nadzieję, że mi się uda. Idziemy wieczorem na Mean Girls, więc jakby nie będę miała jakoś super dużo później czasu, żeby czytać, bo no teraz czekam na Klaudię, a potem idziemy na spacer z Wasiunią, dlatego he is here. No ale w każdym razie później nie sądzę, żebym miała jakoś dużo czasu. Dlatego no wzięłam po prostu ze sobą, żeby nie siedzieć i się nie patrzeć w telefon. Tak to bym wzięła czytnik, ale... Wiemy, co się zdarzyło. Mamy to. Jacyś ludzie się na mnie patrzą. Cute, anyway. Ale jest strasznie ładna pogoda się zrobiła. Wcześniej padało, ale teraz jest strasznie ładnie, więc na pewno pójdziemy na spacer później, bo wczoraj byłyśmy na spacerze, dzisiaj też, no jakby... To było... Posiadanie psa to jest naprawdę
niesamowita wymówka, żeby chodzić na spacery, bo ja jednak tak bez psa to tak jakoś mi głupio jest na spacerze, nie wiem, jakby canon event. Ale jednak jak mamy psa, to zawsze jest jakby też ten taki push, żeby iść na spacer. Więc pójdziemy na pewno też i pojedziemy pana ciasto. Ale w każdym razie, ja dalej nie przeczytałam, odkąd robiłam wam update, bo update robiłam wczoraj. Więc dalej nie przeczytałam. No ale mówię, chciałabym jednak dojść do tej połowy. W ogóle, no to wydanie jest takie ładne. I can't even. Widziałam wczoraj to wydanie filmowe i to wydanie filmowe też jest ładne, też mi się podoba, ale jednak te wydania, no to jest dzieło sztuki. For real. Więc idę czytać. Udało się. Jestem w połowie Dune. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się dojść do tego w tym samochodzie, bo wiem, że już później na pewno nie poczytam dzisiaj, więc cieszę się, że jestem w połowie i póki co dalej mi się podoba, dalej jakby uważam, że film mega dobrze odwzorowuje to, co się dzieje i tak. Już jestem jakby w części drugiej, czyli ona się nazywa Muad'Dib, ale to jest ta część, która jeśli chodzi o filmy, to mi się bardziej podoba, więc myślę, że teraz będzie jeszcze lepiej niż było, ale no na razie jakby bardzo mi się podoba, dobrze mi się to czyta, więc no jestem zadowolona z tego. Zobaczymy, kiedy uda mi się skończyć, mam nadzieję, że jutro mi się uda trochę poczytać, ale to zobaczymy. W każdym razie jestem na razie zadowolona, że jestem w połowie. Skończę Dune. Chodzę do was już z finalnym update'em, bo udało mi się skończyć Dune. Jestem bardzo podekscytowana, bo jak wiecie albo nie wiecie, końcówka jest taka... Więc no, znowu jestem w tym miejscu, tam gdzie byłam po skończeniu filmu ostatnio, więc... No i... Tak jak ten filmik się nazywa, chciałam przeczytać Dune, bo obejrzałam oba filmy i już po prostu no nie byłam w stanie dłużej wytrzymać i musiałam przeczytać Dune. Te filmy moim zdaniem bardzo dobrze oddają. Ogólnie jedyną taką dla mnie mocniejszą różnicą jest to, że niektóre wydarzenia na przykład w książce są później, a w filmie wcześniej albo odwrotnie. Jakby są po prostu niektóre wydarzenia inaczej poustawiane, chronologicznie. Nie wiem jakby jaki był powód, może po prostu, żeby coś lepiej jakby wyszło po prostu, albo coś takiego, ale to nie jest jakieś takie w jakimkolwiek stopniu zmieniające to, co się dzieje, bo no dzieje się praktycznie to samo i naprawdę dobrze oddaje. No to, że mamy dwa filmy ponad 3-godzinne, to myślę, że takie prawie 700 stron można bardzo dobrze oddać w takiej długości filmowej, więc myślę, że naprawdę są bardzo dobrze oddane, ale ta końcówka właśnie po filmie zmusiła mnie praktycznie do tego, że chciałam czytać i też chciałam czytać jakby dalej książki, bo chcę wiedzieć, co się dzieje później. Oczywiście tutaj kończymy na dokładnie identycznym momencie, więc jestem dalej w tym samym miejscu i bardzo jakby przeżywam to, więc coś tak czuję. Specjalnie kupiłam Messiasza Dune, tak jak widzieliście wcześniej, bo no jednak coś czuję, że będę musiała czytać dalej, pomimo tego, że zaplanowałam inny filmik i chciałam czytać coś innego, ale zobaczymy. I też w ogóle mam troszeczkę wrażenie, jakby ta Duna wyciąga... W ogóle znowu takie masę słońca, że nic nie... Jakby mam troszeczkę poczucie, jakby ta Duna wyciągała mnie z zastoju czytelniczego, bo już zaplanowałam sobie to, tamto będę czytać. Jakby mam po prostu tą potrzebę i tą chęć czytania, więc... It slays. Jeżeli ktoś się dalej z was zastanawia, czy czytać Dune, to myślę, że nie ma się co zastanawiać. Szczególnie jak oglądaliście filmy, to już macie pojęcie, co się dzieje. Ale z drugiej strony myślę, że mega fajnie jest oglądać bez filmu,
czy tam filmów, bo wtedy macie totalne zaskoczenie z tym, co tutaj się dzieje. A tutaj są takie zaskoczenia, jak oglądałam właśnie film, to byłam taka... Są jakieś takie delikatne plot twisty, może nie jakieś tam... Ale no są w każdym razie. Jednak jak już czytałam, to nie miałam tych takich... Wiecie, no bo wiedziałam dokładnie, co się dzieje. Ale jestem ciekawa, co będzie dalej, bo... Bo jest naprawdę dobrze. Ogólnie jestem bardzo, bardzo jakby pozytywnie zaskoczona, bo myślałam, że będzie o wiele trudniej, o wiele ciężej się czytało. Tak jak słyszałam, jak ludzie opowiadali, no to miało być to bardzo ciężkie i takie, wiecie, ale mi czytało się naprawdę dobrze. Tak jak mówiłam wcześniej, myślę, że to też może być zasługa tego, że już trochę ogarniam ten świat i wiem, o co tam chodzi. Ale ogólnie tak uważam, że książka jest dość przystępna, tylko wiadomo, no jest dość długa i jest to sci-fi takie, wiecie, bardzo, bardzo potężne, więc no trzeba się troszeczkę też skupić podczas czytania i w ogóle, ale tak czy tak myślę, że jest świetne. W każdym razie bardzo się cieszę, że przeczytałam. Jeszcze muszę się zastanowić, jaką ocenę wystawię, bo cały czas się waham między 4,5 a 5, bo jednak... No muszę jeszcze chwilę posiedzieć nad tym, ale i tak bardzo, bardzo mi się podobało i uważam to, że zdecydowanie jedną z lepszych książek, jakie czytałam, zdecydowanie wartą uwagi, więc jeżeli interesuje Was takie sci-fi mocniejsze albo fantastyka mocniejsza, to myślę, że to będzie świetne. No i oczywiście, jeżeli oglądaliście filmy i jesteście ciekawi książki, to absolutnie sięgajcie. Ja cały czas tak się zastanawiam nad tym Mesjaszem Dune, ale chyba pójdę według moich planów. Zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Ale tak, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Dawajcie znać w komentarzu, czy Wy oglądaliście, czytaliście Dune i widzimy się w kolejnym odcinku.